Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest kolejny odcinek z G3, Gothica 3. I mamy tutaj dwóch kolegów, jest Mord, w porządku, któremu mówimy, że atakujemy. I jest ten kolega tutaj, któremu mówimy, że idziemy do punktu spotkania i że atakujemy. I teraz pytanie, czy oni atakują, czy nie? Bo my jesteśmy w tym punkcie spotkania. Idą za mną, obydwoje. Tak, idą za mną. Gdzie jest reszta? Bo kazałem chyba jeszcze jednemu czy dwóm iść do punktu spotkania. Ale najwyraźniej kij wie, co się z nimi po drodze stało. Tam u góry ktoś walczy, bo w ogóle zaczęły się orkowie respi tak losowo. Nawet w osadach. No to, ale idziemy się w takim razie bić. Idziemy odbić tą kopalnię. Czy kurwa z trzema? Bo nie mogę znaleźć... O kurwa, co to jest? Wait a minute, to już koniec questa? O kuźwa. No dobra. Nie wiem, dziwna sprawa. Troszkę bardziej epickiego czegoś się spodziewałem w tym momencie z tą kopalnią. Tak się złożyło, że w sumie byłem też u góry, pobiłem kilka orków. Byłem tutaj na dole, co tutaj przedarałem się przez te obozy orków, co tu się znajdowały. Jakiś obóz orków w ogóle zabiłem, zniszczyłem. O kurde, jak broń poleciała. Nie no, coś się pobagowało, jak w pizdu na pewno. Szkoda słów. Ale się zaskoczyłem. Lekko jestem zawiedziony. Ale suma summarum jestem zaskoczony pozytywnie. Ponieważ nie muszę toczyć tych pieprzonych walk z orkami. Chyba, że jednak jeszcze jacyś są. Ale widać, że oni tak postanowili zdezerterować, że po prostu oni wystrzelili w kosmos, zostawiając bronię w pizdu. Więc chodźmy sprawdzić, czy nie ma jeszcze żadnych orków. Jak coś, byłem też tutaj, było takie boczne wejście do jaskini na taką małą wysepkę, nie wiem jak to powiedzieć, taki mały odłam jaskini, której nie było dojścia z głównej części jaskini i tam wyczyściłem orku, więc może one też się liczyły do tej grupki tutaj, która właśnie powiedzmy odleciała. Czy mogę młyński kamień podnieść? Siły chyba nie pakowałem nic. To dla mnie za ciężkie. To ile potrzebuję? 250? Może być. O, tu już siedzi sobie zabójca orków, już chillują. Już chillują, już dawno odbita. Dziwna ta sytuacja, powiem wam, że normalniejsze było odbijanie wolnej kopalni w Gothicu 1 niż ta kopalnia, która właśnie teraz... O, super. Po cholerę ja leciałem po tą dwójkę, ich odprowadzałem tutaj jednego po drugim. To takie bez sensu. Bez sensu. Tutaj słyszę, jak ktoś miecz wyciąga i chowa. Ale nie wiem dlaczego. O, nie, to nie to. Bo gdzieś tutaj była ta wysepka, pamiętam i... Bo czy ją znajdę teraz, czy nie znajdę? Tutaj są sami zwykli zabójcy orków, w sensie zabójca wojownik. Nie ma imienników. Myśliwy, myśliwy wojownik. Wojownik jest tutaj kowadło. Rzeczy nigdy się nie zmieniają. I mogę gówno zrobić. Nie wiem jak te zbroje ulepszyć, bo się dowiedziałem o tych zbrojach. Sztaba czystej magicznej rudy. No tu mają bronie, mają osełki. A, gość tutaj wyciągnął, czyli to jest zbagowane najwyraźniej. Teraz pytanie, dalsza droga chyba prowadzi tędy. Bo mówię, na razie żadnych imienników nie spotkałem. A, też jak byłem u góry, w klanie Młota, to tam była taka akcja, że też po jakiś czas orkowie wychodzili, jak przychodziłem. Tego akurat nie nagrywałem. Dlatego też tam było troszkę sieczka. Troszkę NPC-ów pobiegło w dół kopalni się napierdzielać w ogóle. Dlatego może jako tako gra uznała, że już tyle orków nie żyje, że starczy, żeby skończyć questiora. O, tu jakiś wojownik musiał umrzeć niestety po drodze. Tutaj też, powiem wam, no nie przejmuję się. To chyba była ta dwójka, co poleciała w dół na pałę. Możliwe, że wyrżnęli trochę orków, jak nie patrzyłem, w sensie poza ekranem. O, tutaj jest ta półka skalna, o której mówiłem, że na niej byłem. On nie ma tutaj dojścia nikąd indziej, no chyba, żebym skoczył stąd, gdzie jestem teraz. Ale w drugą stronę nie ma jak się dostać. Na razie idę sobie spokojnie, wydobywając rudę po drodze, co wszystko znajdę. A, będzie trzeba się pochwalić u góry, jakimi jesteśmy kozakami, repusami kozakami. I też pójdziemy bardziej na północny wschód Nordmaru szukać ksardupy. No chyba, że najpierw trzeba te ogniste puchary znaleźć. To jest też opcja, że
Mogę dzisiaj zająć się poszukiwaniem ognistego pucharu ostatniego, który gdzieś został. A następnie poszukać ksardupy dopiero. Bo fajnie by było, jakby były zaznaczone miejsca już na mapie, z których odzyskaliśmy skradzione puchary. To by mi tak pomogło fajnie, żebym teraz zobaczył, porównał z mapą z neta i aha, u tego nie byłem. O i tutaj już widzimy piękne pozostałości pięknych, znaczy brzydkich ludzi, tak to nazwijmy, nawet nie ludzi, bo komuniści to nie są ludzie. I o, to jeszcze zwiadowcy mogę dropnąć, tylko muszę pod odpowiednim kątem stanąć, ale już sobie na rożen mięso z orka, 102 mięsa mam. O, jeszcze surowego chrząszcza. Więc od razu sobie gotujemy 250 mięsa. Jak gram na łatwym, to aż tyle nie potrzebuję. Tego. Ta sprawa z kopalnią, naprawdę dobra robota. I co to zmienia? Sam mógłbym ci to powiedzieć. Dobrze, że gościu, na migi mi to przekazujesz. Lepiej zważaj na słowa. Dzięki. Szukam ludzi do pogadanki o tym, co się wydarzyło w kopalni. Ale widzę, że każdy ma mnie w dupie niestety. Dlatego gdupa nie się rozmówię. Oto twoja ruda. Dobra, a oto twój pancerz. Mam nadzieję, że będzie pasować. Na szczęście nie jesteś zbyt duży. Lekki pancerz Nordmarczyka. Żeś mi, gościu, podarował tutaj wyposażenie. A pytanie, czy macie jakieś normalne swoje pancerze? Łe, ej, mogę mieć. 135, 130, 100 i 60. Aż taki lepszy nie jest. Myślę, że jednak ten paladyna bym koniec końców uzbierał, bo w sumie takim bym chciał pochodzić koniec końców. Tak, był tutaj o, to znaczy leży martwy ork, którego spotkałem po drodze. To był ten kowal, któremu mogę pewnie przekazać. Pokaż mi, jak wykuć broń z magicznej rudy. Walczyłeś dzielnie, pomogłeś naszemu klanowi. Dlatego dam ci szansę. Kiedy będziesz już gotów, pokażę ci, jak wykuć broń z czystej, magicznej rudy. Broń o niezwykłym pięknie i mocy. Oręż godny królów i książąt. Naucz mnie swojej sztuki. Wielu kowali chciało się u mnie uczyć. Wszystkich odprawiłem z kwitkiem. Dlaczego? Nie byli dość dobrzy. Jeśli mam cię uczyć, wykuwaj różne bronie z całej... Proszę. Jeśli dobrze... Miecz Nordmarczyka otrzymano. Ingvar potrzebuje miecza. Co? Chyba, że on chce, żebym teraz wykuł mu ten miecz. Miecz Nordmarczyka. Mam wszystko, włącznie z umiejętnościami najwyraźniej. To jeden chyba musi być, starczy. A właśnie, tutaj mam miecz runiczny. Co to jest? Obrażenie od ostrza. A, dupy nie urywa. Gdybym nie miał tego, to możemy sobie wykuł te wtedy. Mam twój miecz, kolego. Oto twój miecz. Niechże spojrzę. Tak, to dobry miecz. Mocny, ale lekki. Dobre rzemiosło. Co z moim szkoleniem? Masz talent i moje poparcie. Ale decyzja, czy jesteś godzien tego zaszczytu, nie należy jedynie do mnie. Chyba ze mnie żartujesz. Dokładnie. Nie. Pragniesz wiedzy, która stanowi o sile naszego narodu. Muszę się upewnić, że wróg nie skorzysta z naszego doświadczenia. Więc co mam zrobić? Idź do innych wytapiaczy. Do Kalana z klanu ognia. O, pierdziele. To w dupie mam ten miecz. Kurde, gościu, wkurzyłeś mnie. Miałem udać się do dwóch klanów jeszcze do tego gościa, który... był, jakby to powiedzieć... odosobniony w domku mieszkał. Słyszałem o twoich czynach mających na celu oswobodzenie kopalni. Dobra robota. Będę coś z tego mieć? Proszę, złoto przechowujemy w tym kufrze. Weź sobie. Nie masz przypadkiem czegoś innego do roboty? Wszystko idzie zgodnie z planem. Wystarczająco już Dobra, w tym kufrze, w sensie, że w tym? A to wygląda, bo to jest kufer imiennik. Całe złoto klanu. 1000. Ja wtedy sobie robiłem jaja, że to 2000 będzie. Nie, to jest 1000. Ten wielki miecz wygląda na ciekawszy akurat. Tutaj jest. No nie, obrażenie od ostrza ma mniejsze. Ochrona przed ostrzami daje, ale to nie jest coś, co mnie interesuje. Patrzę sobie właśnie na listę pucharów,
które ewentualnie mogłem tutaj pominąć. I tak, z tych, na przykład Markus w Wengardzie, dostałem kielich na stówę. Nie jestem pewny co do najniższego tunelu w kopalni Geldern, ale raczej tam byłem i dostałem, bo kojarzę, tam był ten chyba asasyn, czy ktoś tam, kto wydobywał na lewo artefakty. W Cape Dan to raczej mam na 100%. Rakus, jaskinia obok Okary to było, bo to był mag ognia, który chciał pomocy. I coś, czego może nie zdobyłem, chata Zapoteka, Silden, dzielnica niewolnicza. To jest możliwe, że ominąłem. Konrad w Trellis na pewno wziąłem. Tres Lodne Morze, dostaj Treslotowi rzadką roślinę zielną, to raczej na 95% dostarczyłem. Benger w Monterze, zezwolenie Bengerowi na pójście na farmę Denisa, nowa zmiana. No to dałem, pamiętam, dałem tego niewolnika wtedy na tą farmę. Jak... może? Kurt Przełęcz do Warantu, był jakiś paladyn, z którym się klepałem w drodze do Warantu, jak kojarzę. Masil Morasul, wypełnienie wszystkich zadań dla Masila. To było chyba, bo to był ten złodziej. Ranny pełzacz piaskowy, okolice Morasul. I to było, bo tam był ten paladyn, co potrzebował pomocy odzyskać rzeczy. Więc to było w Silden, tak? Do Silden mam teleport? Fucken, nie mam. Do Kary? Do Geldern w takim razie. Lecimy i z buta do Silden zobaczyć, jak miło jest spotkać orków, których... Proszę. Głuchy jesteś, mówiłem wyraźnie. Jeszcze brakuje 9 brak siarki. Miło spotkać orków, których pierwszą reakcją na mój widok nie jest chęć klepania mnie. A, jak już w sumie jestem, sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Silden teleport. O, widzę, że w Silden mnie nie lubią, bo musiałem ruszyć chyba... questa z czymś tam u nich, żeby walczyli. Najemnik orków. I tutaj był gościu, zacznijmy chyba od tego gościa. Proszę, mam tu coś dla ciebie. Na długą brodę Innosa. Przyniosłeś mi pełen schemat konstrukcyjny. Gdzie to znalazłeś? Zaczekaj, to bez znaczenia. Wystarczy, że to na pewno będzie prawdziwa łódź marzeń. Ha, no i tyle, 2500 expa i 1500 złota, warto było lecieć do asasynów. Dostarczyłem twoje beczki. Chwała Innosowi, przynajmniej my nie musimy już tego robić. Wielkie dzięki. Okej, tutaj gościu ma jeszcze mi kasę do oddania najwyraźniej. I teraz tak. Na pewno masz coś lepszego do roboty. I teraz tak, jedno znajduje się w jakimś kręgu kamiennym przy jednym z wyjściów Silden i dużo mi to mówi, to tyle, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie to kompletnie jest, ten kamień teleportacyjny. Drugi znajduje się u tego bossa, u nich, co mam dostęp, żeby do niego podejść. Tutaj właśnie. Tylko czy on znajduje się w posiadaniu, w sensie, że gościu ma w ekwipunku i mam go zabić? Czy u gościa gdzieś to leży sobie? Jest tutaj solidny metalowy kufer. Jakaś skrzynka. Dla testu. Zabieraj brudne łapska, mora. Ajajaj, muszę przy... Czekaj, bo to wytrych był złamany, czy... Jak to zrobiłem na oczach, to od razu przerwał. Najwyraźniej jak widzą, to nie mogę otworzyć. Ale... Wyrżniemy... orków szybko. Tak szybciutko, przynajmniej bossa. Tak eksperymentalnie na razie. Schowaj broń. Zamknij dupę. Montuję cię na łatwym gościu. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. Okej, ktoś tutaj chciał śmierci przywódcy buntowników, tamten gościu. Ale ja zaraz się wyłożę, bo tarczy nie wyjąłem. No to szybszy teścik. Cyk. Umbrak, masz pierdzie z pioruna. O, ładnie, od razu ten drugi też padł, więc... Ten był na hita i został mu tam dosłownie jeden hapsa. Teraz pytanie, czy ty miałeś... Jeżeli znajdę jego truchło, bo chyba gdzieś wyrzuciło w kosmos niestety. Ej, no nie widzę jego ciała. A, tutaj leży, nie tron. Jezu, pokaż mi jego truchło. Dobra, czy teraz jego truchło mogę przeszukać? Pokaż mi je.
Ja pierdzielę, pokaż mi to truchło. Nie, to nie znaczy, że w jego posiadaniu najwyraźniej. Dobra, ten gościu jest tutaj, się pruje. A czy to nie znaczy, ten, że... Nie w ten sposób. Nie mogę podczas walki. Jak tu w kolejce do otrzymania w pierdolu się ustawili? Ale no, czytam to, bo to jeszcze nie ten moment, kiedy ich zabijam. No ja na ich miejscu byłem przerażony, wam powiem. Ale gościu mnie tutaj na surowe trzyma, bo on... Mimo, że nie paruje, to wszystko w jego broń walę. Chociaż jak już wymordowałem wszystkich... No niestety ten też padł, ten... Ziomo, co mi pomagał. Ale było to poświęcenie, na które jestem gotów. Zabij szamana Grumpula. Serio? Reputacja u asasynów? Ja chciałem tylko przeszukać kufer. To już kuźwa nędzy, no. Jeszcze jeden biegnie. Ale on chyba po mojej stronie akurat jest. Dobra, słuchajcie, chyba ten idzie po walce. Powiedz, że tak. Ja chcę tylko kufer otworzyć. Wygląda jakby spał, hehe. Dobra, mogę. Odpowiedź! Nie ma tutaj kamienia teleportacyjnego. Czyli nie ma ani w ekwipunku, który z niego dropi, ani nie ma z tego. Skrzyni. A, bo nie chodziło o tego orka. Chodzi o tego szamana, co zabiłem w międzyczasie. Tylko gdzie on teraz siedział? Tutaj jest kuźnia. On był gdzieś tutaj chyba. Tak, to jest Grompel. I w skrzyni nie ma tego, niestety. No, na sprzedaż ekwipunku też nie ma. Dlatego zaraz sprawdzimy jego bezpośredni ekwipunek. Tak tylko testowo. I ma Adosilden. O kurna. No nie dam go rady zabić poza wzrokiem tutaj mieszkańców, bo się kręcą. No dlatego albo mi pozostaje znaleźć ten krąg na wyjściu z Silden, o którym była mowa. Albo... Znaczy no to. Tam w kręgu był teleport, ale chodzi też, żebym znalazł... puchar. I to jest zapotek. Tylko nie wiem, gdzie mógłby być jego puchar. Możliwe, że mu zabrałem ten puchar już. Bo to jest chata zapoteka. No innym wyjściem jest to, że gościu teraz wyjdzie. A my się mu zakradniemy do kufra. I... Jasne, czemu nie? Nie ma taj. Czyli puchar musiałem już zabrać. Ale znalazłem krąg przy wyjściu z Silden. Tutaj przy niewolnikach był. I jest rzeczywiście, do Silden. No to tepnijmy się do innego miejsca, do którego nie mam stuprocentowej pewności, że byłem. Czyli z Żedone Mory. Bo tutaj ziomkowi miałem dostarczyć jakiegoś fanta, pamiętam. I chyba dostarczyłem, rzadka roślina, to był ten mak ognia, co siedzi na dole. No ten gościu. No ale ja mu to chyba załatwiłem, prawda? Niż obóz, nowy członek. No, udany. Ta, dostał to. To mamy z głowy. Jeszcze raz cofniemy się do Geldern. I sprawdzimy sobie kopalnię. I teraz problem jest, że ta kopalnia nie jest jakoś dokładnie opisana niestety, ale ja kojarzę, która to powinna być. Ona była chyba w tym kierunku. What the fuck, tu ogry są? Jak ja mogłem to przeoczyć wcześniej? No jakoś ich przeoczyłem najwyraźniej. Ale już... Już nie. Kurde. Dawaj ten metalowy kufer otwierać, co za fanty. Mikstura przemiany. Jakaś do dupy. Not worth it. O, tu orkowie stoją. Czego chcesz? Lepiej sobie iść. Daj mi spokój, jest się na... Czemu? To nie wiem, ale to może być ta kopalnia. Bo tutaj rzeczywiście był ten asasyn i mogłem go podpierdzielić. Żyły siarki, co już wykopałem. Tutaj pamiętam, że chodziłem. I u góry był chyba ten. Gościu. I tutaj był puchar, leżał sobie po prostu. Złoty samorodek. Skradasz się jak swoje w tym życiu już zrobiłem. Chcę po prostu zasnąć. Okej. Ale pamiętasz chyba, że ja puchar podnosiłem, bo już tak... Skradasz się jak jakiś złodziej. Bo już tak średnio pamiętam, ale kurde, na 99% mi się zdaje, że był tu puchar, który podniosłem. Bo on się rzucał jebitnie w oczy.
Uratowałem maga Okara. Do Okary niestety nie mam... Czy Okara, Rakusa, ale nie mam niestety teleportu do Okary. Więc w takim razie nie sprawdzimy. W Trelist, no w Trelist jak kurde byłem. Trelist jest tutaj, prawda? Do Trelist mam teleport. Od Konrada, jak pamiętam, brałem puchar, bo to on dawał mi to zadanie, żeby dostarczyć ten puchar. Halo, Torus. Ale on, czy tutaj ten paladyn jeszcze siedzi? On chyba tutaj jest. No i tak. Siedzi. Tego Bengerda z Montery zaraz obczaję. Pozwolenie mu na pójście na farmę na farmę. Po prostu. Przeszukam go najpierw w samej tutaj Monterze. Bo o ile pamiętam, to on tutaj chodził. Tylko on nie był tak tu, tylko on był jakoś w środku budowli. Powiedzmy, w środku ruin. A nie, jest tutaj. Zajęty jestem. Ale to co, jak on tutaj stoi? No, kradłem go, czarnego robara dostałem za kradzież. Czy z Montery mamy jakieś questa? No kuźwa, no. No nie wiem, czy ja nie będę musiał sobie tego dodać, kielichu? Ręcznie. Znaczy ręcznie, w sensie kodami. Bo kurwa, on tutaj stoi. Dobra, jest zapisana. O zamordowanie ich się nie gniewają. Ma kielich! O fuck! Skończył się czas na gadanie. I zajebiście, to rozumiem, mamy kielichy. Tego się nie spodziewałem, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Wracamy do klasztoru. No co wam mogę powiedzieć? Gościu nie chciał uczebę. No to dostał w pierdziebę. Ta rozmowa z gościem uważaj jest taka bezużyteczna. Nie mogę nikogo wpuścić. Chcę wejść do Miltena. Dobra, wchodź. Chociaż pewnie to było na zasadzie pójść najpierw pogadać z jakimś magiem u góry, żeby dopiero pójść do Miltena. I te niestety interakcje, takich interakcji jest masa i one są głupie. W Gothiku jedynce to zawsze jakaś interakcja miała sens. Odnalazłem wszystkie ogniste puchary. Wiedziałem, że nas nie zawiedziesz, przyjacielu. Wrzuć je teraz do świętego ognia. Pośpiesz się. Pośpiesz się. Tu mamy święty ogień? To był ostatni. Okej. Błogosławiony ognisty puchar i co? Teraz je podnoszę? Czy powiesz mi coś Milton? Udało ci się. Dzięki pucharom możesz przywrócić paladynom magię. Co teraz planujesz? Nie mam już tu nic do roboty. Jeśli zechcesz... Powiem tak, powiem za mną. Ale do jasnej cholery ci powiem, Milton. Bo szkoda, oby Milton było tak, że może teleportować. To było fajne akurat. No bo jak on ma tutaj siedzieć, zapiszę sobie i tepnijmy się chociażby, no niedaleko, do klasztoru, albo do magów ognia, znaczy do klanu ognia. Milton czeka, dobra, to wczytuję i mówię Miltonowi, żeby nie chodził za mną, bo to bez sensu, nie będę z buta latać. Pierwsze co się tepnąć, bo pamiętam o tym, w Trelis znajduje się ten paladyn, który chciał, żebyśmy mu puchar oddali, jak już będzie gotowy. Więc pójdziemy, żeby mógł magię odzyskać. Więc kolego, mój drogi. Wszyscy się poddadzą. Przybyłem, żeby przywrócić ci twoją magię. Nie kpij sobie ze mnie, albo pożałujesz. Masz, kretynie. No proszę, czuję się tak jak dawniej. Chwała Inosowi, więc jednak mnie nie opuścił. Dziękuję, przybyszu. Okej, to jeszcze nie teraz. Not yet. Cape Dan. Znajduje się, jak pamiętam, też paladyn. Tylko gdzie on rezyduje, to ciężko mi powiedzieć. Dobra, węzel masz. Chodź tu. Mogę przywrócić ci zdolności magiczne. Chwała Inosowi. Tak długo czekałem na wybawienie. To wspaniały dar. Dziękuję. Proszę, również przyjmij mój dar. Niech Inos cię chroni. 10 mikstur many, dzięki. Teraz czy pamiętam jeszcze jakiś tutaj tych paladynów. Morasul. Tylko to ja akurat muszę do gościa trochę dojść. Ten co przy ognisku siedzi. No tylko, że do gościa trochę daleko mamy. Kurde, i znowu ten strach przed upadkiem się odpalił. Tak wewnętrznie, podświadomie. Ciekawe, czy jakby taka teleportacja istniała na serio. Znaczy można było w ten sposób nabawić się hipotermii.
W sensie nagle z minus powiedzmy 10 stopni wchodzicie na 30 parę. Ale ja chyba zgubiłem paladyna w ogóle. Gdzie on kuźwa siedział? No chociaż tego nie trzeba teleportacji, żeby to przetestować. W sensie wychodzimy z chłodni jakiejś, gdzie jest na minusie. Do... na dwór po prostu czasami. I to mogłoby zadziałać tak samo. Hokus pokus, czary mary, to paladyn, to twój stary. Przybyłem, aby przywrócić ci magię. Chwała Inosowi. Są jeszcze na tym świecie uczciwi ludzie. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Odgrywasz klucz teraz, jeśli chcesz. Dobrze. Dobra, nie potrzebuję cię jako towarzysza. Chodźmy do Nemory. Bo mi się zdaje, że w Nemorze był paladyn. Przynajmniej jeden. Milton, czeka, przecież ja cię odwołałem, debilu, pieprzony. Albo się pomyliłem i nie było tutaj tego? Paladyna? A, no to się topnijmy do Vanguardu. Wtedy. Czy Robarowi możemy to przekazać? Odnalazłem artefakty Adanosa. Wiedziałem, że ci się uda. Teraz weź moje berło i zostań wybrańcem Inosa. No homo. Idź do klasztoru ognia i otrzymaj boską moc Inosa. Okej, nowe zadanie za Inosa. Ciekawe, czy można by było skończyć grę nie rozmawiając z Xardasem. To byłby szczyt według mnie rzeczywiście. Ten gotik by tak zyskał w moich oczach. Okej, znalazłem wszystko. Znalazłem wszystkie ogniste puchary. Bardzo dobrze, odkupicielu. Wiedziałem, że ci się uda. Moi bracia z Nordmaru będą z ciebie bardzo dumni, jeśli zdołasz przywrócić paladynom ich magię. Proszę. 5 mil... Ale nagroda, 5 many, 5 potek. Udało się przeprowadzić rytuał ognistych pucharów. Wyjątkowo dobrze się spisałeś, synu. Nasi paladyni ucieszą się, że odzyskają swoją moc i hojnie cię wynagrodzą. Jestem z ciebie bardzo dumny. Przyjmij Ino... Co, 5 mikstur many? O, ty gościu. Jesteś zbyt hojny wręcz, ci powiem teraz. Powiem wam, że odkąd zmniejszyłem poziom trudności, to nie czuję aż takiej satysfakcji w wypełnianiu questów, robienia tych potek. No bo na łatwym nie potrzebuję, ale przy tych orkach to bym... Jeszcze, nie wiem, jeszcze pewnie bym grobowce oczyszczał, gdybym grał na normalnym poziomie trudności. Chyba temu gościowi miałem dać te młoty i te kilofy. Nie, Vandorowi, temu miałem dać zestawy broni. A Vandorowi miałem dać całą resztę. I cały czas nie mam tej reszty, ja pierdzielę. No to jak nie pamiętam, gdzie byli inni paladyni. My się tepniemy rzeczywiście do klasztoru ponownie. U buntowników na przykład mogłem reputację dostać za te zrobienie tych... pucharów. A nie, do cholery jasnej dostaję jakieś losowe gówno. W postaci many. Oraz misturek zdrowia. Idź do klasztoru ognia po świętą moc. Proszę, nosa. Weź ten puchar. Przywróci ci magię. Dziękuję. Jestem do twojej... Dobra, olać to w sumie. Chyba nie do kapliczki nosa miałem się udać, tylko do rzeczywiście jakiegoś gościa zarządzającego, ale chyba ta dwójka to była właśnie na dole, ją minąłem, ale nic mi nie powiedzieli, chyba że ty. Do kogo mam się udać za Inosa? Aktywuj chram Inosa w jaskini. Chram Inosa w jaskini. Chyba nie chodzi o ten, tylko tam, gdzie Milton stał, to zobaczymy. No Milton, słuchaj, wracaj. Wiesz? Powiedz ziomkowi, wracaj. I ja wiesz, gdzie mnie szukać. Dobra, czyli tutaj. Inosie, chcę dla ciebie walczyć. Poznaj moją boską wolę. Czas położyć kres chaosowi i odnowić ten świat. Jam jest ogień życia. Sługa Beliara musi upaść, aby ogień porządku mógł świecić jasno i dumnie. Zabij przywódcę moich wrogów. Zabij Zubena. Lud Myrtany wciąż pragnie wolności. Zaniesiesz ją. Zakończysz rządy orków i wyzwolisz całą krainę z rąk okupanta. Nadszedł czas, by zadecydować, jaką moc chcesz posiadać.
Siła 25, zdolności kowalskie. O kurno. Ale czekaj, to jak oddano, bo ja miałem pierścień na przykład. Dwa pierścienie miałem magiczne na sobie i je też oddałem? Że dostałem jakiś oręż na przykład Inosa? No raczej kurda nie, nie dostałem nic takiego. Czyli co, tylko mi itemy odebrał? No ty gówniarzu zasrany, zajebany. Ale by the way, tak czy tak? Nie. Czytam to. Bo chcę odnaleźć Xardasa i zrobić tego questa. Dowiedz się dla Robara, co planuje Xardas. Więc jednak zanim to zrobimy, udamy się do osób, żeby oddać im te puchary. O, sprawdziłem też listę paladynów, gdzie możemy się udać. Mamy tutaj ciebie. Przyjmij ten puchar i zostań moim paladynem. Dobre. Co teraz? Nic nie czujesz? Nie, zaczekaj. Teraz coś czuję. Zajebiście. Trochę ten Inos z opóźnieniem zadziałał. Nie ogarnął w czytania gry, co się wydarzyło. Co my mamy? Roland jest przywódcą buntowników w Okarze. A ja byłem kurna w Okarze. A nie, nie byłem. Nie mam teleporta do Okary. Ale mam do Silden. Więc pójdziemy tak. No szkoda, że tej Okary nie ma na mapie. O, chyba ściemnia się, to fajnie byłoby się kimnąć. A jak już jestem Silden, to nie ma nikogo z Silden? Redok. Nie znajduje nikogo z Silden. Ale widzę, że jest dużo osób w Vanguardzie ogólnie. Więc rzeczywiście jeszcze wrócimy do Vanguardu, oddać im te kielichy. Wyglądasz na osiłka. Właśnie kogoś takiego mi trzeba. Kim ty jesteś? Sam nie wyglądasz na słabiaka. Nazywam się Randall. Jestem wojownikiem i chcę się przyłączyć do buntowników. Zmierzałem do Okary, kiedy natknąłem się na tę kopalnię. Co zamierzasz zrobić? Widzisz tamtą jaskinię? Jest w niej kopalnia z najbogatszych... Jest tam... Jest... Jaki problem? Kopalnia jest, ale... I właśnie... Dobra, zróbmy to z gościem. To może być lekko zasadzka, nie ukrywam, ale że Beziu to Beziu. To jest wystarczająco głupi i silny, żeby móc wkroczyć tą zasadzkę. Sprawdzając, czy on nie jest tym... Bo pamiętam, że ktoś na R jest z Okary przywódcą. No i to jest jednak Roland, a nie Ranald, czy jak ty tutaj masz teraz Randall. Nie obiecałem chyba. Spójrz na wielkość tych samorodków. Co teraz? Idź oczyść resztę. Buntownika. Dobra, powinien udać się do Okary. Rzeczywiście jest jeszcze troszkę tutaj rzeczy do oczyszczenia. Była już taka jaskinia praktycznie, ona jest dublowana. Często widzę ten... No nawet chyba Geldern była ta świątynia dosłownie. Bogata kopalnia. Taka kropka w kropkę, że tu jest tak, tu jest hala, to jest druga hala i tam zeskakuje się z powrotem na dół. Dosłownie bo Geldern było to samo, co z tego ognistego pucharu dzisiaj szukałem. Ale plus taki, że jest tu siarka dla tego orka z Geldern. W końcu będzie chyba szczęśliwy, że mu wystarczająco przynoszę tego gówna całego. Ale też żelazo rzeczywiście, jest złoto. Tam jeszcze jakaś skrzynia leży. Złote samorodki i rudy dosłownie leżą na ziemi. Jako, że słyszę jakieś głosy, domyślam się, że jesteśmy dosłownie pod Okarą. Więc to jest jedno z informacji, przynajmniej, że jesteśmy blisko. Tylko muszę... Nie ma tu nic więcej. Tylko będę musiał się gdzieś wyżej udać, ale też zawsze jest opcja, że ten gość mnie tej Okary zaprowadzi, ale on będzie szedł sobie z buta zamiast truchtać chociażby. W takim razie, no z tym akurat może być lipa, żeby... Tam dość, bo będzie mu to troszkę zajmować. Dobra, kopalnia pusta. Kopalnia jest pusta. Znaczy się, nie ma już więcej potworów, które mogłyby nam zagrozić? Doskonale. Teraz możemy ją w spokoju splądrować. Dam ci 300 złotych monet. Teraz pójdziesz do Okary? Dobra, pójdę. Jak wrócę, nie chcę jej... Jasne. Już za późno, już cała opierdzielona. Reputacja Okara, ale to mi gówno potrzebne. Reputacja buntownicy, no to zawsze na propsie jest akurat. Kurde, weź tą bryłkę podnieś. To zawsze na propsie jest ta reputacja buntownicy, bo potrzebujemy do zbroi paladyna, która jest chyba 60 reputacji wymaga, jeszcze kilka nam brakuje. No znalezienie tego ksardupy by nam nieźle pomogło. W Skyrimie pamiętam, moda zawsze instalowałem. Już na początku nie, ale o tak, po kilku ładnych rozgrywkach
zainstalowałem moda, który pomijał animację kopania. Po prostu podchodziło się, klikało się na żyłę i była zebrana. I to było o wiele lepsze niż to, że tą animację trzeba rozpoczynać. To jest spoko, jak jest w cudzysłowie animacja tego zbierania. Jak to ma jakkolwiek sens w związku z grą? No tutaj nie miało. Jeżeli to jest na przykład, powiedzmy, Minecraft, Valheim, czy coś ten deseń, jeżeli trzeba, że to jest survival, który polega na zbieraniu surowców, no to tak, to jak najbardziej tam jakaś animacja, że trochę czasu to zajmuje, albo na przykład im gorszy sprzęt, tym dłużej wydobycie zajmuje, coś ten deseń, no i to widać, to czuć, to okej, bo to jest gra o tym po prostu. Natomiast Skyrim, albo tutaj Gothic, gdzie teraz już z 5 minut przynajmniej kopię, gdzie te 5 minut mogłem na przykład puchary dostarczyć. Ktoś powie, a co to 5 minut? No i kurde, jak 5 minut patrzymy na tą samą animację, ktoś powie, okej, ale nie musisz tego robić. Okej, ale moja żydowska krew tutaj się odpala w tym momencie, moja chciwość tutaj. Za dużo krasnoludami grałem w Warhammerze, żeby nie opierdzielić każdej żyły, jaką można. A może to po prostu jakaś cząstka Ślązaka we mnie istnieje i ona się właśnie odezwała w tym momencie. Dobra, skoro miałem te głosy w głowie swojej, to Okara powinna być u góry. W takim razie wdrapmy się tutaj i spróbujmy ją odnaleźć. A propos Minecrafta, ale bym kiedyś zagrał jeszcze raz. Ale bym zrobił sobie seryjkę z multiplayera na serwerze. Ale bym tak podjarany całkowicie siadł do grania, żeby po miesiącu porzucić go. Kurde, typowa gra w Minecrafta. Dobra, jesteśmy w Okarze. Jak pamiętam, ten gość był na samym końcu. Okej, ziomo był tutaj chyba na dole, prawda? Przywrócę ci magię. Wielki dzień już niemal nadszedł. Niech Innos chroni wszystkie drogi, którymi kroczysz. Weź to. Łatwiej będzie ci zrealizować wyznaczone zadania. 10 mikstur leczniczych. Zdobądźmy Montere, to na razie jeszcze odpada. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Śmieciu. Nie wierzę. Ale tutaj... Ja mówię, jeszcze 4... Jeszcze 4 tego doświadczenia, czy reputacji potrzebujemy. Może jak dostarczymy wszystkie puchary, to do Vanguardu teraz się tepniemy z powrotem. I czy komuś dostarczałem, już nie pamiętam. Ale wiem, że jest ich 4 chyba. Więc zaraz się rozejrzymy. Hej, na przykład jest napisane na necie, że oni są na wieżach. W takim razie rozejrzyjmy się tutaj na przykład. No tu akurat puściutko, nikogo nie ma. Śmieszna jest ta konstrukcja, bo nie ma do niej wejścia. Ale to jest konstrukcja defensywna, jak najbardziej. Tylko ktoś zapomniał zainstalować, żeby tam ktoś wszedł i na przykład mógł w ten sposób pomóc bronić zamku. Oczywiście ktoś mógłby spojrzeć w tym momencie taką konstrukcję i powiedzieć, no jeżeli ktoś z takiej wieżyczki rzeczywiście potrzebuje bronić zamku, to ten zamek jest już stracony. Prawda. Ale jednak się buduje po to, żeby jak najbardziej zniechęcić gości, tych ludzi oblegających, od oblegania po prostu. Co też jest takim jednym z tych punktów wyjściowych, że jednak gościu w takiej wieży zdąży zabić 4-5 przeciwników, zanim ci go na przykład dopadną. To też zawsze lepiej mieć coś takiego niż nie mieć, jako taki straszak trochę. Okej, jest pierwszy, Kobryn. Proszę, trochę magii znacznie ułatwi twoją pracę. A niech mnie, potrzebujemy więcej takich jak ty. Mam tu coś dla... Dobra. 5 mikstury many. Strażnik bramy. Jakichś imienników muszę znaleźć tutaj. Jest drugi. Przywróciłem ci magię. Ja nie mogę. Jak to możliwe? Dziękuję. Masz. Niech cię Okej, Trodrir. Jeszcze dwóch. Markus i Georg znajdują się w świątyni w Vanguardzie. Czyli tutaj już ich nie znajdę. Tepnijmy się, bo mi się nie chce iść, a jeszcze pewnie się zgubię. Czy ja właśnie przed Vanguard się teleportowałem? What the fuck? To ja mam taki teleport? Nawet nie wiedziałem. Dobra, jestem w świątyni. Ale cholera, pamiętam, że ten Markus i ten jak drugi musiał być, to oni nie żyją już. Czy oni jednak żyją? Czy ja muszę... Nie muszę ich kodami ożywić? Żeby im to kuźwa dać.
Bo dosłownie ten, jak pamiętam, ten gościu, no to jest jedyny, zostaw mnie w spokoju, co przeżył tą walkę z orkami tutaj. Nie, dobra, mogą być w samym tym świątyni. No Markus to nie wiem. Bo nie kojarzę, Markus przeżył. Georg to był ten, którego ratowaliśmy ze świątyni, tam z wieży w sensie. I go rzeczywiście odprowadziliśmy. To on ma szansę tutaj być. Ja pierdzielę, no będę musiał ich respić sobie. Chyba nie mogę znaleźć gościa. Tutaj jest kilku paladynów, nie mogę im tego po prostu zostawić. No cholery jasnej. Szukam dwóch gości. Bo tak, Gork ma ponoć zasiadać przy ognisku w Vengardzie tutaj. Ale go nie widzę. A ten drugi, Markus, to nie ma napisane, co robi później. On nam zleca zabicie orków z... A zobaczmy. Nieudane. Udane. Hej, zaczekaj, waraj na siebie, na Vengardu Orkus, to całe stada. Chris. Markus Kobryn. No dobra, słuchajcie, powiem tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku skończymy dostarczać te puchary, bo jednak to troszkę mi zajmie. Wiem, człowiek. Przejdę się jeszcze uczciwie znaleźć gościa, bo gościu według tego, co na necie patrzę, ma zbroję taką jak ten tutaj, co siedzi. No ale ja mu dałem już tutaj kielich, a drugiego takiego typa nie widzę. No to do zobaczenia do jutra. Do pojutrza w sumie. Jak mówię do jutra, to sorry, zawsze jest do pojutrza powinno być. Na razie, cześć, pa.